Witamy w naszym cotygodniowym programie Ameryka, polityka i dolary. Pozdrawiam, Maciej Rusiński. Niestety nasz program o Ameryce, ale od kilku tygodni rozpoczyna go moskiewski kacyk na Białorusi, czyli Aleksander Łukaszenka i jego rewelacje. Z przykrością, dziś nie będzie inaczej, ale może bardziej wybuchowo, bo wkracza też Lech Wałęsa. Więc mamy starcie istnych tytanów. Nasza wspólna przygoda zaczęła się kilka tygodni temu, gdy Łukaszenka opowiadał, jak na Zachodzie zabrakło wszystkiego, a w tym soli. W tym tygodniu Łukaszenka wystąpił na szczycie Zbiru, czyli postsowieckich republik, gdzie narzekał i ponaglał, że gdyby wszystkie kraje zbirowskie mówiły jednym głosem pod wodzą Rosji, to stanowiłyby siłę i dobrobyt i w ogóle nie byłoby tych zbrodniczych sankcji na Rosję. Oczywiście, no, mówił to Łukaszenka, a nie Putin, bo Rosji ze skromności nie wypada. A na drugim biegunie jest wspomniany Lech Wałęsa. Ten właśnie tydzień temu był w USA, gdzie jego ten sztuczny mit poprzez jakąś tam inercję i lenistwo umysłowe jeszcze gdzieś tu żyje. Więc na jednym niepozornym lokalnym spotkaniu bajdurzył w swoim stylu, jak to on, jako ten jedyny wizjoner, kiedyś prawie już miał rozmontować Rosję, ale wtedy wkroczyli Amerykanie i mu zabronili. Wśród takiej tumanowatej grupy urzędników, która go słuchała, zapanował zachwyt i dostał oklaski. Tu też oczywiście nie wspomniał, że akurat wtedy jako prezydent chciał razem z Rosją tworzyć sojusz w kontrze do NATO, a niedawno w ogóle występował w Sputniku, gdzie chwalił Putina. No ale te zdarzenia ilustrują poniekąd trudności w konfrontowaniu zagrożenia z Rosji. Z jednej strony zmęczenie i tematy zastępcze, a z drugiej chucpiarze, którzy wykorzystują wykrzywienie pewnych percepcji. No, tak jak na przykład z jednej strony Łukaszenka, czyli idol polskich pseudopatriotów pod wodzą Grzegorza Brauna, a w USA no, zajęcie się innymi sprawami czy tematami zastępczymi lub tolerowanie pewnej bufonady. Przechodząc do spraw USA, wojna, jak i ta brutalna i barbarzyńska agresja Rosji są dla administracji nadrzędnym tematem i wyzwaniem, i słusznie, ale powoli niestety temat schodzi na drugi plan w mediach czy w dyskusjach politycznych, co nie jest dobrym trendem. Z jednej strony trzeba może docenić perspektywę, o której można łatwo zapomnieć, czyli jaką rewolucję w polityce zagranicznej przeszły Stany Zjednoczone w zaledwie 2 miesiące. No bo jest to jakby sprawa historyczna. Od uległości wobec Rosji i Niemiec do powrotu do Europy i działań na klęskę Rosji. Na początku wojny te wewnętrzne dyskusje wyglądały różnie, czasem żenująco ze strony publicystów, ale teraz jakby stanowisko obydwu partii jest z grubsza jednakowe i stosunek do Rosji praktycznie nie jest przedmiotem sporu. Więc USA podejmuje teraz ważne i istotne kroki, ale zainteresowanie i debaty przekierowują się powoli gdzie indziej, co poniekąd zmniejsza jakby presję na mocniejsze działanie. W tym tygodniu Kongres przegłosował, a Biden podpisał pomoc dla Ukrainy w wysokości 40 miliardów dolarów. Ponad połowa z tego to pomoc militarna i w ogóle jest to niebagatelna, robiąca wrażenie suma, większa niż te 33 miliardy pierwotnie wnioskowane. Dziejowa sprawa to również poszerzenie NATO o Szwecję i Finlandię, bo to zmienia układ sił w Europie. W czwartek przywódcy Szwecji i Finlandii odbyli wizytę w Waszyngtonie, a centralnym punktem było wspólne spotkanie i konferencja z Bidenem. Biały Dom określał to wydarzenie jako historyczne, ale można było zauważyć właśnie coś symptomatycznego co do przekierowania uwagi. Biden mówił o pełnym wsparciu w procesie, podziękował Szwecji i Finlandii, ale wspomniał, że prosto z tej konferencji udaje się w podróż do Azji. W swojej polityce zagranicznej USA stawia teraz sprawę Ukrainy jakby na autopilocie i przekierowuje uwagę na Chiny, gdzie Tajwan jest dla USA zapalnym tematem i pewną analogią właśnie jak kwestia Ukrainy względem Rosji. Więc obecna podróż Bidena do Korei i Japonii ma podobny charakter jak jego ostatnia podróż do Polski. Chodzi tu o sygnały wsparcia i zaangażowania po pewnej dłuższej nieobecności. Ale też warto wspomnieć, że USA między innymi dlatego działają na Ukrainie i dopingują porażce Rosji, bo to będzie miało też przełożenie na stopień ryzyka ze strony Chin względem Tajwanu czy na Pacyfiku. W sprawie podejścia do Rosji żałosne sygnały płyną z Europy Zachodniej.
Właśnie przy pewnym oswojeniu tematu i z ubiegiem czasu spadają maski, zwłaszcza w podejściu krajów jak Niemcy, Francja czy Włochy. Kilka zachodnich portali, o dziwo, podjęło temat tabu, że gdy rośnie możliwość zwycięstwa Ukrainy, okazuje się, że te kraje nie są temu przychylne, bo nie pozbyły się modelu biznesu z Rosją i nie zakładały, że Rosja może ponieść porażkę. I oto mamy całą tajemnicę miotania się Macrona, który w końcu zasugerował Żołańskiemu oddanie Rosji części terytorium, by, jak to mówił, Putin mógł zachować twarz. Po prostu sama myśl i stwierdzenia są skandalem i szokiem. A dobitnie to widać w tej noweli o płaceniu Rosji w rublach za ropę i gaz, bo gdyby istniała europejska jedność, Rosja nie miałaby w tej kwestii praktycznie siły wymuszenia tego manewru. Jest to też inna kwestia i osobna w ogóle niż sam fakt zakupu z Rosji czy ociąganie się z embargiem, no bo tu jeszcze można tłumaczyć się brakiem natychmiastowej alternatywy. Przypomnijmy, że chodzi tu o pewien zabieg Rosji w celu podparcia kursu rubla już wewnątrz Rosji i uzyskania też pewnego efektu propagandy. Unia najpierw kilka tygodni temu mówiła, że i to formalnie, że jest to próba obejścia sankcji, a dziś już zdanie zmieniła i Niemcy czy Włochy mówią oficjalnie, że nie ma tu żadnego problemu. Tu warto wspomnieć, kurs rubla już w tej chwili jest nawet wyższy niż przed wojną, ale jest to znów wynik kilku siłowych mechanizmów i blokad w przepływie kapitału. Podobnie Rosja obecnie zalicza rekordową nadwyżkę w obrocie handlowym. W normalnej ekonomii jest to pozytywne zjawisko, ale w tym wypadku po prostu zapadł się import do Rosji i to wskutek sankcji, a to na przykład dodatkowo potęguje inflację w Rosji. A co do Rosji i finansów? Szykują się potencjalnie przełomowe wydarzenia. Od początku wojny i zamrożenia na zachodzie rezerw walutowych Rosji, Rosja miała spore kłopoty w płaceniu kuponów na swoich dolarowych obligacjach. Ale do tej pory robiła to, jakby chcąc uniknąć formalnego bankructwa względem rynków finansowych. W jednym momencie Rosja też próbowała się puszyć, że będzie płacić w rublach zamiast dolarów. Tu jakoś nie było chętnych i tu właśnie raczej zgaszono Rosję. Otóż USA właśnie zapowiedziały, że w przyszłym tygodniu planują wycofać zezwolenie dla Rosji do płacenia amerykańskim kredytodawcom. To oznaczałoby niewypłacalność Rosji na niektórych obligacjach. Więc kurs rubla to jedno, ale proszę spojrzeć na ceny ruskich obligacji rządowych. Te są na poziomie katastrofy. Więc zobaczymy, co będzie w tygodniu. A już przy temacie rubla, inna wesoła wiadomość. Okazuje się, że zachodnie giełdy walut mają trochę dość sytuacji i są przymiarki, by porzucić rosyjski kurs rubla i obrać drugi niezależny kurs, tak zwany offshore, w transakcjach walutowych. Więc może być ciekawie. A w ogóle obrót tym niewymienialnym rublem mocno spadł w marcu po rozpoczęciu wojny. Wróćmy do USA. Tu dominują dwie sprawy. Jedna to zapaść na rynkach finansowych, o czym mówiliśmy sporo ostatnim razem, więc zachęcamy na YouTube do tego odcinka. A druga to szereg burzliwych spraw społecznych i politycznych w ramach przymiarki do nadchodzących listopadowych wyborów do Kongresu. Demokraci będą mieć w tych wyborach dużo kłopotów i prawdopodobieństwo utraty większości w obydwu izbach jest bardzo realne. Sondaże poparcia dla administracji Bidena zaliczają spadki już jakiś dłuższy czas i praktycznie od połowy zeszłego roku zaczął ulatniać się ten taki cały ideologiczno-lewicowy impet, z którym cała ta opcja polityczna i elektorat demokratów przejmował władzę po kadencji Trumpa. Dla przykładu, ta ideologiczna szarża i fiksacja wokół sprawiedliwości rasowej i obsesje wokół ostentacyjnego i dowolnego określania płci nieco gasną, co trochę widać w trendach sondażowych. Dość mocna odpowiedź administracji Bidena wobec Rosji zniwelowała tę katastrofę, jaką była nieporadność i tragedia przy wyjściu z Afganistanu i o tym się już nie mówi. Ale rośnie cała gama nowych problemów dla administracji i demokratów, dlatego mówiliśmy sporo właśnie o polityce monetarnej, bo inflacja gryzie mocno i w ogóle spotęgowana wojną i mamy już teraz wysokie prawdopodobieństwo recesji w USA. I dotyka to już mocno w ogóle przeciętnych obywateli. Oprócz inflacji i podstawowych produktów, średnia cena benzyny jest na rekordowo wysokim poziomie, a do tego rosną koszty kredytów, co powoduje w końcu m.in. spowolnienie na rynku nieruchomości, chociaż akurat w tej kwestii jest to jakieś zdrowe zjawisko. Ale też po prostu słabnie dostępność do kapitału. Do tego wszystkiego w jakiś zaskakujący sposób niezmiernie doniosła stała się sprawa braku odżywki dla dzieci. Jakby mało kto przewidział, że nagłe zamknięcie największej fabryki w zmonopolizowanej branży będzie mieć tak dalekosiężne skutki.
Sprawa się stała jednym z najgorętszych tematów, że teraz administracja ruszyła z pomocą wojskową i w ściąganiu dostaw z Europy. No ale temat politycznych roszad będziemy jeszcze poruszać następnym razem. Na razie nie zabraknie ziemniaków ani soli. Spokojnego tygodnia i do zobaczenia.